Nie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, to znowu my. Tak jest. Otóż otrzymaliśmy pytanie, które dotyczyło grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. W pewnym internaucie zrodził się lęk, czy jeżeli popełnił taki grzech, może wcześniej, co tu z nim zrobił, przecież on nie zostanie odpuszczony. Jak z tym grzechem sobie poradzić, jakie to ma potem konsekwencje wieczności ten grzech, no bo skoro mogę się we wszystkich wyspowiadać, a z tego nie mogę, no to ten grzech gdzieś ciąży, jak wiemy dobrze. No może tu fragment z katechizmu, który mówi o tych grzechach. No właśnie, czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? W numerze 1864 katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy tak. Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Tu katechizm powołuje się na Ewangelię według świętego Mateusza, 12 rozdział, 31 werset. I dalej katechizm mówi tak. Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odmawia przyjęcia ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie ofiarowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku skruchy i do wiecznego potępienia. No właśnie, teraz co z tym grzechem? Jak już widzimy, może jeszcze dodam, że Kościół też wylicza te grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Jeżeli chcielibyśmy dla przykładu jakieś, to jest na przykład grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego, czyli ja popełniam grzech śmiertelny i będę sobie go popełniał, a w końcu i tak pójdę do spowiedzi, z niego się wyspowiadam. To jest takie lekceważenie sobie Pana Boga, prawda? Dokładnie. To jest takie świadome, takie permanentne, takie perfidne wręcz powiedziałbym grzeszenie. I Pan Bóg tak mi odpuści. To jest właśnie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dalej ten grzech. To byłoby wątpić w miłosierdzie Boże, w łaskę Bożą, że przed ktoś się nawróci, tak? Są osoby, które mówią, no dla mnie już nie ma ratunku, mi Bóg nie przebacza. I to nie chodzi o to, że ja mam taką wątpliwość, ale to jest odmawianie Bogu Jego Wszechmocy. Prawda? To jest twierdzenie, że Bóg sobie z moim grzechem nie poradzi. To jest też grzech przeciwko wszechmocy i przeciwko miłosierdziu Bożemu. Nie ma takiego grzechu, którego jeżeli człowiek żałuje, Bóg by nie odpuścił. Tak, i do tego żalu za grzech jeszcze dojdziemy w kontekście takim szerszym tych grzechów. I dalej to jest sprzeciwiać się jakiejś prawdzie chrześcijańskiej, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg jest miłosierny. Zazdrościć komuś łaski Bożej. Tak. Czyli ja nie wierzę na przykład, że ktoś się mu szczerze nawrócić. To taki jest kompleks syna marnotrawnego, tak, nie? Że tak. Pan Bóg mu przebaczył, jak to jest możliwe. Nie? Niektórzy tak mówią, to jest niemożliwe, to byłoby niesprawiedliwe na przykład, gdyby Pan Bóg przebaczył Hitlerowi. Niektórzy tak mówią. O tym grzechu może jeszcze w jakimś odcinku powiemy. No. Nie? To jest zazdroszczenie komuś właśnie takie, albo inaczej, odbieranie komuś szansy, czy odbieranie komuś możliwości nawrócenia. Prawda? Dalej, mieć zatwardziałość wobec natchnień Ducha Świętego i ostatnia rzecz, odkładać pokutę aż do końca życia, czyli ja mam jeszcze czas się nawrócić. To są te przykładowe grzechy. Teraz, tutaj ojciec już... Chce coś powiedzieć? No mów. Ojciec tutaj Franciszek już mówił, że właśnie nie ma grzechu, mimo tego co przeczytaliśmy, którego Bóg nie mógłby nam odpuścić pod warunkiem, że będzie żal za ten grzech i postanowienie poprawy. No i ten człowiek musi chcieć, prawda? No dokładnie, to jest to postanowienie. Tego, żeby grzech został mu przebaczony. I grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na tym, że my nie chcemy postanowienia poprawy, nie chcemy się od tego grzechu też odciąć, czyli nie żałujemy za niego. Na tym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To jest grzech, to nie jest grzech taki uczynkowy, czy ja coś zrobiłem, i koniec. To jest grzech, który... Jakby to powiedzieć? Znaczy o tyle on będzie uczynkowy, że to jest takie trwanie ciągłe w grzechu. Otóż to. W tym znaczeniu on będzie grzechem uczynkowym, że ktoś chce trwać ciągle w grzechu, że nie chce się poprawić, bo na przykład twierdzi, tak jak już mówiliśmy, że Bóg i tak mu nie przebaczy, że dla niego nie ma ratunku, prawda? Albo mówi, a to ja się nawrócę na starość, będę miał dużo czasu na starość, więc na starość przed śmiercią się nawrócę i wtedy będzie wszystko załatwione. Nie tak, nie tak. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega też na tym, że ja stawiam się w sytuacji, że jakby tego rozgrzeszenia nie mogę otrzymać, ponieważ nie chcę się z niego poprawić.
Nie chcę czegoś zmienić w swoim życiu. Tak. Chcę trwać w takiej sytuacji, jaka jest. Chcę trwać w jakiejś beznadziei właśnie, która wynika z grzechu przykład, śmiertelnego. Czy w ogóle nie pracuję nad sobą, to jeszcze potem będę miał czas, albo a Pan Bóg i tak mi tego nie przebaczy, więc ja się nie biorę do roboty. Jeżeli Ty chcesz poprawić coś w swoim życiu, jeżeli chcesz coś zmienić, masz mocne postanowienie poprawy, żałujesz za grzechy, to automatycznie jakby ta przeszkoda znika. Tak. Przestaje istnieć ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu i Ty możesz otrzymać rozgrzeszenie. I odpuszczenie wszystkich grzechów, które popełniłeś, w których może trwałeś dotychczas. W każdym bądź razie grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest to takie nastawienie moje, że ja tego przebaczenia, czy odpuszczenia grzechów, czy woli poprawy u siebie nie mam. Szczęść Boże. Szczęść Boże.